Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym wideo komentarzu do sytuacji na rynku krajowym paliw. W tym tygodniu możemy zaobserwować ponownie wzrosty średnich cen paliw. Ten trend zwyżkowy obserwujemy już od 3 tygodni w przypadku wszystkich paliw. Średnia cena benzyny 95-oktanowej uplasowała się na poziomie 4,42 zł za litr, co oznacza, że w porównaniu z ceną z ubiegłego tygodnia wzrosła ona o 5 groszy. Z kolei 6-groszowy wzrost średniej ceny odnotował diesel i obecnie za jego litr musimy zapłacić średnio 4 zł i 22 grosze. Również podwyżki cen nie ominęły autogazu. Obecnie jego średnia cena znajduje się na poziomie 1 zł i 85 groszy za litr, co oznacza, że zdrożał on o 3 grosze. Jeśli chodzi o sytuację globalną na rynku ropy naftowej, to w tym tygodniu mieliśmy do czynienia z najwyższymi obniżkami cen tego surowca na rynkach światowych od lutego tego roku. Przemawiają za tym trendem spadkowym między innymi rekordowe zapasy ropy i paliw, jak wynika z danych ze Stanów Zjednoczonych. No niestety jakby ten trend spadkowy nie przekłada się ostatnio na ceny w hurcie na polskim rynku. Wynika to między innymi z tego, że zwyczajnie brakuje paliwa. Jeśli chodzi o prognozy na przyszły tydzień, to w przypadku benzyny 95-oktanowej możemy spodziewać się ceny w przedziale od 4,37 zł do 4,48 zł. Z kolei dla diesla przedział ten wygląda następująco. Jest to 4,21 zł, a górna granica jest to 4,30 zł. Z kolei w przypadku autogazu przedział cenowy, jakiego możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu, wynosi 1,80 zł. Oraz 1,87 zł za litr.